Audi? Pokierować. Dobra, dominatorem. Mogę, chcę. Dawaj Audi. Kurde, dobra. Co, boisz się, że rozwalę? No a co? No nie rozwalę. Tak. Serio. Po tym jak Leicester rozwalił się Internosa. No właśnie, to tym bardziej się chce nim przejechać. Wsiadaj. Wow! Jup, tak. Skąd masz taki dźwięk? Jak to skąd? Wow! Sprzedaj. Spierd***. Przepraszam. Dawaj. Prześmieszne, naprawdę. Wyszkolony. Dobrze, widzowie. To jest właśnie Raxon, profesjonalista jako fura. Co jest stary? Ale samochód to dalej. Co jest? Przecież jesteś tak bogaty, mógłbyś sobie taką kupić. Co jest? No wiem, ale fajna. Kupię sobie dwie takie. Okej, co teraz? Znasz jakąś dobrą laskę? Czy ja znam dobrą laskę? Kogo ja pytam? Przecież ty nigdy kobiety nie dotknąłeś. Mówiłem, że dotknąłem jednej. No jednej. No. Ale moja mama nie jest taka ładna, nie nadaje się do tego. Ale piękny pan policjant, może jakiś mandacik? Świetna zabawa. Panie policjancie, co pan? Za co? Jak dziecko. Za co? Ależ panie policjancie, no dogadamy się. Ej, dobra, przestań. Zwykle masz dobry humor, a teraz zachowujesz się jak faja. A ty się zachowujesz jak... Ty jesteś faja, Raxon, jesteś straszną fajną. No, ty nie masz faj. Skąd wiesz? Bo proponujesz mi dużo rzeczy. Pokazać ci? No. To chodź. I co? Dziękuję ci. I co? Jajco, nie będę ci faj pokazał. Ty jesteś dziwny. No, bo nie masz się czym chwalić. No jasne, ty chyba lubisz po prostu takie okoliczności, co? Z policją. Dlatego no. Mandatów nie dostajesz, ci nie zatrzymują. No, sobie... ty nigdy kobiety nie dotknąłeś, wariacie. Dotknąłem twojej starej. Ja twojej też. No i widzisz, jesteśmy rodziną. Jesteśmy kwita. Nie, no rodzina. No, bracia. Możesz do mnie mówić papi. Jak? No papa, nie? A, papa. Tak, a ja do ciebie też będę mówił. No, skończmy, bo możemy dzisiaj zginąć znowu, tak? Byłem tam ostatnio. Bańkę mi wypłacili ponad za odszkodowania. Za mojego... Ile? No, za mojego Infernosa wypłacili mi milion. Co? Tylko? No tylko, idioto. No to nie ubezpieczyłem jakąś super ekstra taryfą, bo nie miałem na to czasu. No, beznadziejny jesteś po prostu w tej sprawie. Wyznaj. No, beznadziejnie to prowadzisz, bo mi rozwaliłeś auto za kilka milionów i masz u mnie dług, 3 miliony. Mówiłem, że to Leicester. To mi wyście 3 miliony dolarów. Chciałbyś. Nie no, poważnie. Jeżeli nie zapłacisz ty, to zapłacą twoje dzieci. I potem inne nie pokolenie. Mam i no to lepiej sobie zrób, żeby miał skądś ściągać kasę. To później. Masz mi pomóc. Przyjdziesz wieczorkiem? Zrobię nam małe dwojniki. O kurde, i będą za kolakami jak ty. No albo takimi pasonami jak ty. No. Ja. Jesteś tak głupi, że ci włosy wypadają. No to by już nie rosną. Bo im wstyd. No to popatrz dokładnie. No właśnie widzę. Wysapało. Grube loki. Jakby cię ktoś odwrócił, to jak miotła. Jesteś łysy i głupi. Ty masz włosy i nie masz przyszłości. Ty masz brzydki ryj i okulary. A ty kolczyki jak... Dobra. No co? Nie porównam, bo ci będzie nie bardzo niemiło. No, prowadź. Pierwszy raz chyba tak na taką oficjalną randkę idziemy, co? No. Urzędzie. Szkoda, że do urzędu, a nie do restauracji. Cześć. Chodź, dobra, czekaj, gdzie ta policja? Widzisz coś? A no co, przy naszej Tesli, nie widzisz go? Nie widzę. No przecież stoi. No czemu się chowasz? Mam być na widoku. Dobra, to chodź, bijem się. Łap. Au! Ty, czekaj, no jeszcze nie widzą nas, ty durniu. Co ty robisz? Zły buta, klocu. Dawaj. O! Co ty mówisz? Dawaj, o, tak? Bijesz jak panienka. Brunhilda bije mocniej od ciebie, dawaj. O, ty widzą nas. Co robisz? Dawaj, dawaj, nie poddawaj się. Ty masz kamizelkę na sobie, kurde, odporną debilu. Chodź, czekamy, idziemy. O, dawaj pieniądze za las! Dobra, już! Jestem elektroodporny! Łapcie tego debila! To on zaczął, naprawdę, on zaczął!